Cześć moi kanita wasowskich, bardzo serdecznie, ja nazywam się Lukas, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 17. Jak widzicie po opisie tego filmu, dzisiaj u nas na polu będą odbywały się żniwa. Kombajn jest już przygotowany, ale zanim będziemy wykonywać pierwsze młócenie, jak to się nazywa, musimy kombajn opróżnić ze zboża, które się w nim znajmuje, gdyż będziemy teraz kosić, albo też kosić, tak, będziemy kosić soję. Natomiast tutaj mamy chyba pszenicę w środku, więc musimy najpierw odróżnić z pszenicy nasz kombajnek. Cyk, patrzcie jak leci. To sobie sprawdzę, czy tutaj tego jest dużo, czy też nie. No trochę tego jest, mamy tutaj tego 4000 ponad jeszcze. Także spokojnie, niech się to wysypie. Z tym generalnie możemy jechać do świnioków. To chyba jest, czekajcie, to jest dokładnie pszenica. Pszenice jedzą świnioki. Wydaje mi się, że świnioki jedzą pszenicę. Świnioki, tak, świnioki jedzą pszenicę, więc to, co tutaj mamy, możemy sobie spokojnie zawieźć do świnioków. Natomiast soję sobie zbierzemy i pojedziemy sobie ją generalnie pod koniec odcinka sprzedać. Dobra, teraz tak, patrzcie, tu mamy już naszą przyczepkę napełnioną. Zamykamy rurę, czy też tam rurę, jak to woli. No i generalnie możemy rozpocząć nasze tutaj koszenie. Przydałaby mi się słoma, ale o ile mi się dobrze wydaje, to z tej, no właśnie, z tej dość innej słomy nie mamy, więc musimy niestety, ale to skosić bez słomy. Dobra, tutaj fajnie wam się to kosi, to jest trochę pole nierówno było, czy nie było, nie jest zasiane, dlatego też występują tutaj takie dziury, ale myślę, że już następnym razem sobie generalnie wszystko ładnie, pięknie zasiejemy, będzie to dosyć fajnie wyglądało. Dobra, objedziemy tak z dwa razy, potem sobie zatrudnimy robotnika, a my w międzyczasie pojedziemy sobie właśnie do naszych świnioków, tam właśnie wysypać to zboże, które mamy na naszej przyczepie, i wrócimy tutaj, żeby rozładować właśnie nasz kombajn. Z tego co ostatnio widziałem, to soja aktualnie niestety, ale tanieje, czyli ceny tego zboża idą w dół. Więc mam nadzieję, że uda mi się to sprzedać w takiej dobrej, rozsądnej cenie. Nie wiem, czemu tu mi tego nie skosiło, jakieś tutaj chwasty mi wyrosły, tak? Na to by generalnie wygląda, że tu jakieś się chwasty pojawiły, ale chyba to było. Z tego co mi się wydaje, to myśmy to pole chyba opryskiwali, o ile dobrze pamiętam. Aczkolwiek mogę się mylić, ale wydaje mi się, że pole było opryskiwane. Mamy tutaj 10% w naszym zbiorniku w kombajnie. Czekaj, tylko zobaczę, jak to tu mniej więcej wygląda. Tak w sumie to trochę średnio to wygląda, nawet tam nic nie widać. No ale dobra. Robimy tak. Robimy tak, że po prostu tutaj teraz zatrudniamy sobie pracownika. Czekajcie, no, damy sobie H. Pyk, on sobie ruszy. No i generalnie on sobie tutaj będzie kosił to zboże. A my natomiast jedziemy do naszych świnioków rozładowych, to co tutaj mamy. Czekajcie, no jak się do tych świnioków zajechało, bo nie pamiętam. Na pewno gdzieś tam koło pola 12 w górę, o ile dobrze mi się wydaje. Tak, 12 w górę tutaj. No w sumie tu się da jakoś tak przez 14 przejechać. Dobra, może mi się uda to generalnie tutaj przejechać przez te pola. Czekajcie, wezmę sobie taką kamerkę, takie jest tak bardziej, powiedzmy sobie, realistycznie, klasycznie i w sumie całkiem fajnie to wygląda. Dobra, jak tutaj prowadzi nas ta droga? Czekajcie, tutaj musimy jechać w prawo i potem w lewo. No i dobra, tutaj pod górę. Mam nadzieję, że aż Nicholam da radę po prostu i sobie poradzi tutaj z wyjazdem pod tą górkę. Oj, trochę ciężko mu idzie. Ale powinien dać radę. Jedziesz, Nicholandzik, jedziesz. Pyr, 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 pyr. No i udało się, wyjechaliśmy. Dobra, ciśniemy dalej. Czekaj, no nie, ja tędy sobie pojadę, tam nie, tamtędy nie chcę, ja tędy będzie szybciej. No, trochę trzeba jechać do tych świnioków, ale wydaje mi się, że nie jest to aż tak daleko. I sobie tu spokojnie dojedziemy. Jesteśmy już prawie, prawie
na miejscu. Tutaj mamy jakiś wodopój, z tego co widzę. Nie wiem, czy tam w tym wodopoju można na przykład beczki napełniać. Na przykład te tutaj są z traktora. Tego jeszcze nie wiem, ale możemy to kiedyś sprawdzić. Niekoniecznie na odcinku, możemy takie rzeczy po prostu na live sobie zobaczyć. Czekajcie, tu mam. Tak. Tu mamy sobie nasz tutaj taki właśnie pojazd, którym niby możemy naładowywać tutaj sobie zboże i tutaj wrzucać. Ale ja spróbuję sobie po prostu od razu wysypać z tej przyczepy. Zobaczę, czy mi się uda zrobić taki myk, który machnią. Co tutaj tak podjechał ładnie, fajnie. O, po prostu sobie podjadę, czekajcie, tak. Chyba krzywo, że sobie podjechał, no ale dobra. Pomoc sobie włączy, żebym dobrze wiedział. Czekajcie, kierunek zrzutu tył, to nie wiem, musiałbym mieć lewo. Prawa też jest, a to w sumie super. Damy sobie lewo. Spróbuję tutaj to lekko sypnąć. Zobaczymy, czy się uda, czy nie. Jak tu się to wysypuje? Opuść, zamknij pokrywę, kierunek zrzutu. No jest lewa, no dobra, a czemu nie mogę? Aha, na isie, dobra, na isie, dobra. A jak poszło, zobacz, no kurde. Po prostu elegancko jest, tak? Czekajcie, zobaczymy, czy tu świnioki mają pełno. Świnioki, kurde, gdzie wyście są, świnioki moje kochane? Tak, świnioki mają prawie pełno pszenicy. Możemy tu jeszcze im trochę zrzucić. Patrzcie, jak jedzą, zobaczcie, no. Dobra. Mają pełno, na 6 dni mają tutaj sobie jedzonka. Ja muszę stąd trochę wyjechać. Chociaż już tutaj tak wykręcić. Kurde, tu może być problem generalnie. Ale chyba nie jest najgorzej. Dobra. Teraz tak, patrzcie. Tu mogę sobie wziąć i to wysypać. Sobie tutaj to z boku najlepiej wysypię, żeby tutaj nie gdzieś tam na środku. Tu sobie z boku wysypiemy to. Traktora cofnę. Kurde, ja nigdy nie miałem tymi traktorami jeździć. Powiem wam, raz kiedy w życiu jechałem traktorem. Do przodu to jeszcze schopa, ale do tyłu z taką przyczepą. No ciężko, nie umiem, ja cię pierwszy. Jak tym się w ogóle skręca, no? No kto wymyśli takie coś? Ale czekajcie, nie, dobra. Ja raz z tej strony, to będzie mi lepiej to wysypać po prostu. O, tu sobie jedziemy kulturalnie przez drogę, syk. I teraz tak, patrzcie. Hopla. Teraz to wysypiemy. Czemu nie mogę wysypać? Aha, dobra, kontrol. A nie wiem, raz z kontrolem, tak, raz bez kontrolu. Ciężko stwierdzić. Dobra, tu sobie to wysypał. I później mogę to tutaj tą właśnie ładowarką ładnie sobie zbierać i tutaj świniokom wrzucać. Co tam słychać, Gosiu, co? Wszystko dobrze, Gosiu? Ojcie, Gosia zadowolona. Tutaj Czesia jest. Halo, Czesiu. Czesia jest też zadowolona, tak. Tutaj Zbyszek coś robi. Zbyszek szuka miejsca, gdzie może kupę oddać. Chyba najprawdopodobniej, tak mi się wydaje. Tak, Zbyszek tak robi. Czekajcie, a wody mają dosyć? Nie, wody w sumie mają dosyć, więc tutaj generalnie mamy świnioki załatwione. Czekajcie, wydajność świn mi spadła do zera, ale nie wiem dlaczego, była na 10%, teraz spadła do zera, może to się musi jakoś tutaj, nie wiem, kurde, zregenerować albo odnowić. Można tu jeszcze, no właśnie, teraz czekajcie, co tu pisze, że to potrzebują wody, żeby do mieszkania, tak. Podstawowa żywność to oczywiście kukurydza, której nie mamy, 25% ziarno, pszenica, rzepak, soja. O cholera, to jeszcze tutaj. Dobra, gdzie ja mam tą soję im wysypać? I ten rzepak, ja się pytam, też tutaj? Aha, czyli w sumie mogę tutaj raz, dwa, trzy, cztery, tak, zrobić coś takiego. Bo tutaj innych koryt nie widzę za bardzo, żebym mógł coś tutaj im wrzucić. Może tu coś jeszcze jest? Nie, tutaj. To miejsce nie wiem do czego jest. Tu można właśnie chyba im tą słomę taką chyba wyrzucać, ale nie jestem pewien. Jest zbiornik na wodę, no to spoko, to wiemy. Czyli generalnie tak mi się wydaje, że tu są cztery zbiorniki. Raz, dwa, trzy, cztery.
I to by było raz, dwa, trzy, cztery. No to nawet pasowało, czyli do każdego zbiornika można wrzucić inne jedzonko i one tu się wtedy żywią, tak mi się wydaje. Dobra, no tu mamy na razie śmiałki załatwione, soję przywieziemy. Soli będzie dosyć dużo, bo to mamy chyba dwa pola tej soli. Jeden możemy sprzedać, a jeden po prostu weźmiemy i tutaj naszym świniokom się przywiezie. Teraz czekajcie, bo tu mi się chyba coś mi się tutaj ta droga pomyliła. O kurde, orzesz ty! Ale żebym sobie tu wjechał, pano, kurde. Żebym sobie nie popatrzał, no. Tak, żebym sobie tutaj wjechał chamsko i głupio i w ogóle. Teraz tu wyjadę, kurde, nie, ale żebym się załatwił. Czekaj, ale może Newholland coś poradzi na to. Nic? Ani tak, ani tak? Newholandzie coś może przejdziesz tutaj, co kurde. Ale żebym się teraz wkopał, kurde, no. Dobra, musimy pojazd chyba zresetować. Bo tutaj nie przejadę tak ładnie i tak ładnie pięknie jakbym chciał. Resetuj ten traktor, cyk, cyk. Dobra, ale przyczepę też by trzeba było od razu zrestartować. Czekajcie, no, nie chcę to, nie, gdzie moja przyczepa? Dobra, jest, przyczepa, restartujemy ją też. Tak, ok. I teraz tak, gdzie to kurde jest? No właśnie, tak myślałem, to się tutaj niestety ale mi zrestartowało w sklepie. Ale cóż, bierzemy naszą przyczepę, jedziemy na nasze pole. Nic innego nie wymyślimy. Pyk, dobra, mamy to. I ciśniemy. Także dostaliśmy nauczkę, tak, żeby wolno jeździć ten kurde po pola, tylko trzeba jeździć wyznaczonymi ścieżkami, a nie tam tak na stupie, jak mi się wydawało, że a, tu sobie przejadę, tu sobie tak pyknę, myk, i już będę. A tutaj nie do końca tak jest. Czy przez te mosty mogę przejechać, ale już nie będę próbował teraz. Znowu się gdzieś wkopię, będę się musiał resetować. Czekajcie, gdzie my to skręcamy? No to generalnie dalej, aha, za połem 22 to rozkręcamy. Trochę trzeba jechać naszym pyrym. Ej, jedziesz tu ziomek, siema. Dobra, ziomek tam co jedzie. Pomoc co mogę wyłączyć, tutaj jest jakaś ścieżka chyba dowolowa, tak jak to wygląda. No powiem wam, że to miasto jest całkiem takie fajne zrobione, bardzo mi się podoba. No dobra, tu mogę chyba w sumie przyjechać, jest to pole tak na skróty mi się wydaje. Patrzcie jak poszło, kurde. Nasz kombajn cały czas, kurde, żebym się zapatrzał na niego, cholera jasna. Dobra, teraz się skręci cyk. Patrzcie, nasz kombajn ten sobie nawet całkiem dobrze radzi. Jak on sobie tutaj to nasze pole, że tak powiem, dalej sobie muci. A zobaczę jak tu stoją ceny. Ceny tutaj stoją tak, że kurde. No nie wierzę, nasza soja strasznie spadła, ona była nawet po 1300 ostatnio. A teraz patrzcie, jak poszła kurde w dół. To dosyć znacznie bym powiedział. Tutaj rzepak idzie trochę do góry. Nie wiem co tu zasiać, słonecznik by tu zasiać może. Może bym słonecznik zasiał, co? Dobra, zobaczymy. Co tu w siewniku mamy ciekawego? Co tu w siewniku mamy? Aha, ale w siewniku nie bardzo. Właśnie, poczekajcie, muszę sprawdzić jedną najważniejszą rzecz. Ja tu mam swojego New Hollanda gdzieś w garażu. W sumie mam też Valtrę, tak? Valtra ma ile koni? 145, trochę mało. To ma 145, 100...
Nie chcę sprzedawać nic. Ej, nie mam chyba nic, co ma więcej koni, tak? Tu trochę słabo wam powiem. O tutaj tak, Kejsiki. New Holland, ten ma kurde 125, 145, 145 także. I w sumie to by chyba było na tyle, co tu mamy. A ja tu chciałem kupić po prostu sobie taki nowy siewnik, który od razu sobie kultywuje to pole. Tylko że on po prostu potrzebuje trochę szybszej maszyny, tak? On tu potrzebuje 270 kurde koni, więc ja go raczej nie uciągnę. Ten 180, ale ten nie umożliwia właśnie. Chodzi mi o to, żeby ten mój siewnik mógł za jednym zamachem siać bez wcześniejszego spulchniania i orki, czyli po prostu on od razu ułoże, spulchnia glebę, no i sieje. Te takiej funkcji niestety nie mają, ale za to są, mają chyba no prawie raz taką szerokość. Dobra, czekajcie, ja sobie to wybiorę. Kupimy to. 96 tysięcy to kosztuje, no ale cóż, trzeba kupić, to trzeba kupić, kupmy to. I teraz tak, przenieśmy się do sklepu. Ja zobaczę, czy ja to w ogóle tym tutaj moją Waltrą uciągnę, bo jak nie, to niestety, ale będę musiał kupić nowy ciągnik. Nie będę to mógł uciągnąć. Nie no, generalnie nawet powiem tak, no uciągnąć się to da. Nie wiem, jak to się będzie na polu spisywało, to zaraz zobaczymy. Musimy nam znowu dojechać, trochę nam to czasu zajmie, ale myślę, że damy radę. Nie, bo tutaj generalnie to dobrze mu idzie, nawet powiedziałbym nie najgorzej. Się spędził skubany do maksymalnej szybkości z tym. Natomiast nie wiem, jak to będzie wyglądało na samym polu, tak? Czy po prostu da radę to uciągnąć, czy nie. No ale dobra, jedziemy, ale już będzie kupić nowy ciągnik. Mamy jeszcze 300 tysięcy na koncie, więc spoko, nie jest najgorzej. Ale przy kolejnych żniwach właśnie będę potrzebował... aha! Musimy przecież zasiać kurde, albo pszenicę, albo jęczmień, bo potrzebuję przecież słomę. A bodajże z tych dwóch rzeczy, z tych dwóch roślin po prostu mogę robić słoma. W sumie potrzebujemy znowu do świnek chyba i do krówek także. Także no niestety, ale musimy przynajmniej na jednym z tych pól właśnie zasiać albo pszenicę, albo jęczmień. A to zaraz zobaczymy. Czekajcie, cyk. Jedziemy tam. Ja to sobie tam rozłożę. Ja ciągle, kurde, to mam... Cholera jasna, mam tutaj pusty siewnik. Ja nie wiem, jak to się siewnik napełnia. To jest dobre pytanie teraz. Jak ja mam ten siewnik napełnić? A. No to ładnie. Ładnie naprawdę. Nie trzeba zboża gdzieś kupić, ale gdzie tu się kupuje zboża? Kolejka jasna. Na pewno można... Czekajcie, a ja zobaczymy. Muszę tam na pewno wycofać, to jest bardziej niż pewne. I teraz tak, zupełnie 7, to jest R, no to co tu za... A, są zupełnie zbożem, tak? A to obojętnie w którym... A, nie ma znaczenia, no to spoko. Ale co, więcej nie ma? Się skończyło zbożem i serio? A nie, tu jeszcze mamy coś, no dobra, myślę, że nie będzie aż tak źle. O kurde. Patrzcie, jak tu ubogo jest u mnie normalnie. Ale ubogo, no. Dobra, tu mamy prawie pełno, tam mamy więcej niż połowę, ale myślę, że tutaj na to generalnie powinno to wystarczyć. To wybierzmy sobie tutaj powiedzmy to... Czekajcie, co? A to w sumie nie ma znaczenia, co lepiej stoi, czy tam pszenica, czy owiec. A czy pszenica, no, czy owiec. Nie, pszenica, czy jęczmień, tak? Co tu jest w ogóle do tego, do wyboru, bo teraz się już pogubiłem. Pszenica, jęczmień, owsa niestety, albo niestety nie ma, ale dobra, jest pszenica, jęczmień, my sobie wybierzemy, no w sumie może być ta pszenica, niech zostanie.
Jęczmień to jest tak, nie? No nie, to my tu chcemy oczywiście pszenicę na razie póki co. Teraz tak. To by tu trzeba było po prostu wziąć i rozłożyć na X-ie. Tak, rozkładamy. Ciekawe, czy on to kurde pociągnie, ja jestem ciekaw. No powiem tak, nawet ruszył, czyli tragedii nie ma. Gdzie ja z tą życiopą jestem? Dobra, tutaj. Już jadę, Marian, już jadę, kurde. Dobra, ale wysuń mi tą rurę, mi wysuń, stary. Czego tu nie ma, czy tu jeszcze jesteś? Jesteś tam, dobra. Spoko. Proszę mi tu wysypać moją soję. Zaraz zobaczymy, gdzie to się tutaj opłaca najbardziej sprzedawać tą soję. Soja jest... No tu w sumie rośnie w tym, więc, znaczy cena jego jej rośnie, więc tu możemy w sumie nawet ją zawieźć do tego skupu. Gdzie ten skup się znajduje? Żebym ja to jeszcze wiedział. O Jezus, ta mapa, gdzie ta mapa jest tutaj? Czekajcie, skup jest... O Boże, aż tak daleko, na samym końcu tej mapy, patrzcie. Cyk, cyk, trzeba ją tak daleko stosują. No to nieładnie wam tutaj, nieładnie. Może poczekam, aż będę miał pełny ten traktor po prostu. Dobra, tu mi powinien to obsiec jeszcze spokojnie. No i tutaj tak samo jest soja, więc tutaj generalnie po prostu sobie zapełnimy ten traktor do pełna. I pojedziemy to zawieźć do skupu, zobaczymy ile na tym zarobimy. Dobra, tutaj nam się dalej to nam się ładnie już pole. O, zasiewa, patrzcie jak kurde pięknie mu to idzie. Cyk, koleś jest po prostu niezły, no powiem wam. Majstersztyk. Dobra, ty tutaj to ładnie, tutaj to dokoś. Kosi łapki. Pomocnik G zakończył pracę, ale tu jeszcze trochę zostaje, sobie to sam doproszę ten kawałeczek, cyk. Silny kawałek. Patrzcie, to zawsze jest coś, kurczę, tak wydaje, kawałeczek do kawałeczka, ale tutaj zawsze coś jest. Nie no, powiem wam, że nawet sobie radzi tam ta Valtra z tym dużym, ale bym powiedział bardzo dużym silnikiem. Zaraz tutaj to diabę, to sobie tak pojedziemy razem, zobaczymy jak to poleci. Patrzcie, jak ładnie jedziemy, kurde, żeśmy się normalnie tutaj zgrali, zsynchronizowali, że ho. Dobra, jedno mamy, 86%, to niestety, ale musimy tu jeszcze troszkę poczekać. Czekajmy, kurde, tutaj objadać to, o tak. Pamiętaj, nie powinienem tutaj po tym polu jechać, ale pojadę, bo jak szybciej napełnić. Czyli mi się tak już trochę przedłuża. Ale mam nadzieję, że po prostu, że się nie nudzicie, bo to jest dosyć ciekawy.
Proszę panie, sorry czy panie. Dobra, jedź. Kurde, jakoś tu krzywo jadę, ja cię kręcę. Jak ja to jadę z tą szczepą, nie? Dobra, niech on sobie to zbierze, ja sobie to wjadę i pojedziemy jeszcze raz ale z tej strony. Pani powie, bo lepiej jeszcze z tej strony. Już tam z tego. No, wykręć raz spokojnie. O, patrz jak ładnie idzie, kurde, teraz to jest majstersztyk. Jeszcze 6%. Muszę powinno szybko napełnić teraz. Zostało nam 2% do napełnienia tego naszego tego traktorka. Spoko, myślę, że damy radę. Na 2% to już nie jest dużo, więc i to prosto skość starem, to krzywo skości szczelniające jak się robi. Ostatnie 2%, to już szybciutko pójdę. Dobra, mamy 100%. Teraz tak, czekajcie, muszę zobaczyć, jak tutaj najszybciej po prostu wziąć i dojechać do tego skupu naszego. Skup jest na drugim końcu miasta, ale jakbym sobie tutaj tak... A w sumie tu mogę czekać, ja jestem tutaj, na tym polu, no nie? Ja sobie bym sobie mógł objechać go z drugiej strony, tu jest taka dróżka jakby. Tu jeszcze nigdy nie jechaliśmy. Możemy tędy pojechać. Po prostu będziemy mieli tutaj chyba tędy najbliżej do tego skupu, tak mi się wydaje. Jakiś mostek jest czy coś? Cholera wie, czekajcie, zobaczymy. Można nawet tak zrobić, o pyk. Patrzcie, jak elegancko. No i jedziemy, cyk. No i generalnie tędy powinniśmy dojechać do naszego skupu. Tu jakaś knajpka jest, o proszę, to nawet wieś party się bawi. O, muszę może wejść tutaj samochód. Czasem w niego nie przywalił. To akurat nie było za miłe spotkanie. No, jedziemy. Powiem wam, jedziemy bardzo, bardzo, bardzo dobrze. W lewo i cały czas prosto. Tak jest. Elegancko. A, nawet mamy zaznaczoną naszą tutaj taką, jak ja to nazywam, windą do nieba, gdzie mamy jechać.
temu chyba przyjechał stąd i... Tam się chyba da pojechać w lewo i do góry, tak mi się coś wydaje. Tak, tu jest normalna droga. Także już prawie, prawie jesteśmy w celu. No i patrzcie, co chyba mogę już odkryć w sumie. Tu jest nasz skup, tak? To jest nasz skup soi. W tym skupie powinniśmy generalnie dużo zarobić. Zobaczmy, ile zarobimy za cały... za cały traktor. Co? Czemu to się... Aha. A patrzcie, prawie 10 tysięcy żeśmy zarobili za ten zrzut. Czyli nie najgorzej mi się wydaje. Dobra, jedziemy na nasze pole z powrotem. Ocie, ocie, kurde. Dobra. Tylko coś chcę sprawdzić jeszcze. Jak tu wygląda sytuacja z moim... A on już skończył, to general, to gitara nawet powiem, że już skończyłeś tę gitara. Teraz to tutaj coś zasiejemy. Jeszcze nie wiem co, ale zaraz zobaczymy. Dobra. Co by się tu zasiać na tym polu? Kurde, nie wiem, to samo co tam, czy coś innego, czy znowu tę soję zasiejemy. Soja generalnie jest najdroższa, ale może byśmy tutaj słonecznik zasiali, może kiedyś po prostu wzrośnie ten słonecznik. Czy soja, czy słonecznik. Cholera wie, tutaj, tutaj generalnie się tego nie opłaca, bo tutaj jest to strasznie tanie. Dobra, coś tu wybierzemy. Czekajcie, a po ile jest kukurydza? Kukurydza... Nie możemy zasiać kukurydzę, bo kukurydzy jeszcze nie mamy, a tam nasze świnioki też to potrzebują. A, to ja sobie tutaj kukurydzę, a czemu tu nie mogę tym kukurydzy zasiać? Serio? Czekajcie, jest soja. Po soi mam takie kwiatki, a te kwiatki to... To co to kurde jest? Czekajcie, coś tu jest nie tak. To to jest... Dobra, nie wiem co to jest, ale se to zasieję. Wydaje mi się, że to nie jest kukurydza. Ale dobra, raz się żyje. Jak się po prostu nie przekona człowiek, to nie będzie wiedział. To se tu zasiejemy. W sumie poszedł. Dobra, ten tu se kosi, do niech se kosi. A ja jadę po mój traktor. O właśnie, dobra, jedziemy tam na nasze pole. To w sumie generalnie byłoby mniej więcej w tym odcinku, bo już chyba nam się za dużo tutaj udać, zrobić nie uda. Tutaj zrobić nie uda, nie uda nam się tutaj już za bardzo dużo więcej zrobić, jak mi się tu nie wydaje. Tu jest jakaś droga. Oj, nie jest, tutaj nie ma żadnej drogi. To co musimy tutaj tak na skróty przejechać znowu. O właśnie, tak, dobra. Jedziemy na nasze pole. To co mamy teraz tutaj z tego pola, po prostu sobie zawieziemy tam naszą farmę, tam to do naszych świniek. Im to się tam powinno przydać. Natomiast w kolejnym odcinku co będziemy robić? Zobaczymy. Może po prostu uda mi się już do tego czasu nie zbierać ten słomę i pójdziemy sobie tam właśnie zrobić takie wyścielisko dla tych świnek. Albo, jeżeli macie jakieś pomysły, to oczywiście piszcie w komentarzu. Możecie także zostawić łapkę w górę, jeśli wam się podobało. Co jeszcze możecie zrobić? W sumie to nie wiem. Czekajcie, to gdzie ja tu przyjechałem teraz, kurde? Dalej muszę jeszcze jechać, a nie tutaj. Gdzie ja to? Gdzie ja żem to przyjechał, kurde?
Czekajcie, tutaj nie, gdzie to? Gdzie ja to stoję? Ja tu jestem, czemu ja tu pojechałem? Aha, bo ja sobie tu tak pojechałem jakoś tak dziwnie, ale masz tutaj sobie pojechać. O, no dobrze. Ale bym źle pojechał, no. Chciałem sobie skrócić, ja sobie chyba wydłużyłem. Dobra, musimy się wrócić, musimy tutaj cały ten staw objechać. Kurde, nie wiem, czemu tak dziwnie pojechałem. Jakoś co daleko strasznie pojechałem. Ale dobra, tak się pojechało, tak się pojechało. Tylko trzeba się wrócić. Może powinno ustawić, żeby nasz pracownik po prostu wziął i tutaj sobie dojechał na to nasze pole. Nie, że my musimy tak sobie tak dybać i dybać. Ale trudno. Jak trzeba, to trzeba. Jedziemy, pójdź. Dobra. Teraz już chyba jesteśmy na całkiem dobrej drodze. Jest nawet fajne miasto, że tak wygląda, że tutaj tak spokojnie jest. Jeszcze te sklepy. Wygląda prawie jak po Czarnobylu, ale generalnie to chyba jest cisza. No, teraz dobrze jadę. Dobra, tutaj i potem muszę skręcić, okej. Okay. No, mogę sobie tak odpalić. O, tu jest właśnie nasz zjazd, na nasze pole. No super, nasz kombajn już widzę. O, ten tutaj też tutaj... Też tutaj nam to pole ora, że tak powiem, znaczy sieje w sumie. Także generalnie mógłbym powiedzieć, że najpierw możemy sobie ten odcinek zakończyć. Tak więc mój ekran, ja bym oczywiście dziękuję za uwagę. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, aby subskrybować mój kanał. A także pamiętajcie o moim Facebooku i Instagramie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!